Z nami Karol Cieśla po wygranym meczu z Ceramiką Muchówka. Karol, jak podsumujesz to spotkanie? No na pewno nie chcieliśmy zlekceważyć dzisiaj rywala, bo ma ostatnie miejsce w tabeli. Nastawiliśmy się do tego meczu jak do każdego innego. Na pełnym skupieniu chcieliśmy wyjść. No i naprawdę mogliśmy zabić mecz w pierwszej połowie, było bardzo dużo sytuacji. Do połowy było 2-0 bodajże, także cały czas musieliśmy mieć mecz pod kontrolą, ale potem już poszło fajnie. Też dosyć dobrze się broniła ta drużyna, więc udało się strzelić tylko 4 bramki. No ale tak, no tyle. No, tak jak wspomniałeś, przyjechała do Was drużyna z ostatniego miejsca. Ciężko się chyba gra z taką drużyną, która muruje bramkę, ustawia się tą jedenastką i gdzieś liczy na te kontrataki. Ciężko, właśnie zdecydowanie, bo stoją bardzo nisko. Ciężko właśnie wejść za plecy obrony w tą trzecią tercję. I też trzeba zawsze uważać, asekurować z tyłu, żeby nie zaskoczyli nas długą piłką. No ale tak trener zawsze powtarza, że liga właśnie wygrywa się z takimi meczami z dołem tabeli, także dzisiaj się udało. Dzień temu. Dzisiaj dość spokojniej, dość gładko. Sporo bramek, sporo też sytuacji, gdzie mogliście się pokusić o położenie tej woli. Jak masz pokusić? No, tydzień temu na pewno wydaje mi się, że Sobol wyżej postawił poprzeczkę. No też niestety sędziowanie w tym meczu nie za bardzo nam pomagało. No i myślę, że dużo bardziej fizyczny mecz to był niż dzisiaj z Sobolowem. Patrząc na te spotkania, czyli Sobolów, który był wyżej poprzeczka, tutaj dzisiaj Ceramika gdzieś podeszła obronnie bardzo do tego meczu. A za tydzień już ciekawy mecz na pewno, bo ciekawe spotkanie z Rylowią Rylowa. Dokładnie. No Rylowia to na pewno będzie chciała grać w piłkę, na pewno nie będą chcieli kopać, także na pewno będzie fajne widowisko i zawsze z Rylowią są fajne mecze. Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia. Dziękuję.